Wrypy. Wrpy. PowerP. Wrpy, taki dźwięk odpalanego silnika. Wrp. O Boże. Cześć, z tej strony Wiktor i jesteśmy dzisiaj, tam jest jakiś tam jest pan, ale na niego nie trzeba zwracać uwagę. To je jezioro, tak, to je jezioro i jesteśmy dzisiaj na ZS-ie. Na takiej inaczej serii, nazywanym zwykłym survivalem. Serii, której nie było 2 lata u mnie, ale tak naprawdę można powiedzieć, że zaczynamy po prostu tak od początku. Tak, u mnie tej serii no w sumie też nie było tyle, ale ostatnio właśnie... Reaktywacja znaczy taka będzie. Ostatnio powiedzmy. Nastąpiła reaktywacja, ostatnio znaczy prawie już 2 miesiące temu, bowiem pierwszy odcinek ukazał się gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia. No i teraz udało nam się jakoś zebrać i jeszcze nie wiadomo tak naprawdę jak to będzie się, jak to będzie coś nowego numerowane, nie wiadomo jeszcze, zobaczymy, to już będziecie widzieć. Czy wy już wiecie, my nie wiemy jeszcze, tak, ale to... Co się stało z tym drzewem? Nie wiem, no przecież może iść... Co? Coś się stało. A właśnie, dobra, przejdźmy może do projektu, bo tak ej, zaczynamy. Co się stało z tym, czemu? Nie wiem. Coś mi się tu nie zgadza. Może pan ma jakąś komendę. Nie, no działa wszystko. Coś się tu nie pasuje. Chwila. Dobra. No, w każdym razie, tu gdzie będzie my projekt. Teraz w ogóle jesteśmy? Tu będzie projekt. Oprócz tego, że w lesie. To jest projekt X, to jest las, który w ogóle, którym niedaleko to jest spawn generalnie jest. Mm-hmm. W tamtą stronie, w stronę jest metro. A tutaj jest ścieżka tak w ogóle. I tutaj będzie projekt X, który zobaczycie, nie przewijajcie do końca. Zaraz zobaczycie, za niedługo zaczniemy go budować. W sensie na tym odcinku będziecie tak, go właśnie, mogli tutaj miałem coś z terenem zrobić. I mamy właśnie tutaj, musimy teren, możemy właściwie rozpocząć budowę. No właśnie, musimy czy sobie tutaj... To noob wolno ścina dyrt. Jak wolno? Nie, to szybko jest. W każdym razie dotąd tutaj, o. Dotąd okay. Musimy ściąć teren jeszcze, to jest ścięte już. Tutaj drzewo, to niech sobie będzie drzewo. Drzewo, w wodzie. To może jeszcze będzie bardziej, trzeba to poszerzyć, ale to, macie, ale dobra. Macie podpowiedź w skrzynkach, macie podpowiedź. Właśnie. Trochę drewna się tu nazbierało, Ranger się wybrał. Ranger się wybrał, wziął swoją wierną siekierkę. O Boże, to jest ten mój stack w ogóle. Chickenów. A ja mam już kolejny, zabiłem kurczaki. Zaraz ale nie wytłumaczy, dlaczego się śmieje ze stacka chickenów, bo tak. On dzisiaj cały dzień chodził i mówił, gdzie jest mój stack chickenów. I że ktoś mu zabrał albo gdzieś zniknął. Czym dobra. Się teraz okazuje, że sam wsadził do skrzyni i zapomniał. No tak, to... Co, znowu noc się robi, to będziesz pan musiał się przespać. Będę. Tutaj jest Batman, o. Znak Batmana jest sam w tak. Sobie. Jak się panu podoba drzewo? Tak wyrosło śmiesznie, zobacz. Co? No, no trochę tak dziwnie, ale okej. Okay. No ładnie, ładnie. Dobra, to teraz tak. Zajmiemy się tą budową, w sensie wy to pewnie zobaczycie po jakimś krótkim cięciu, przynajmniej w jakimś tam tak, etapie budowy. Tak, za chwilę wam budowy, pokażemy tak? Początek, co zbudowaliśmy. Pan de Victor z 500 wam wytłumaczy dokładnie, na czym ten jego projekt będzie polegał. No i jeszcze będzie tak, pokażemy wam parę różnych fajnych innych rzeczy, no to za chwilę, właśnie. Dziwnych rzeczy. Dobra. To zaczynamy budowę. No i witamy ponownie. Jezus Maria, jak się drze. Tak, nie wiesz, no, czas teraz już z taką mocą wchodzić w odcinki. Takim przesterem będzie. Tak, będzie z takim przesterem. No i tak, jak tak. Widzicie, no, budujemy jak widzicie. Co, panie, budujemy? Jak widzicie, już pewnie się domyśliście po opisie, bo w opisie jest taka podpowiedź, teraz wszyscy w opis sprawdzamy, co to jest. A to jest co? No co to jest? To jest to! To jest pień, tak, to jest drzewo numer... się tak nie drzwi, Boże. To jest drzewo numer 3580, moje tak, wiadomo, moje że na każdym drzewo. Serwerze drzewo musi być. Tak. Na każdym świecie, co DeWiktor z 500 jest, to DeWiktor drzewo. Kopuła i drzewo to podstawa. Kopuła i drzewo, tak, na każdym świecie drzewo robi się w tej chwili, a kopuła to zobaczycie. No tak.
W sumie. To zapraszamy, zapraszamy na live'y, to. Tak, zapraszamy na live'y. Popołę. I jak widzicie, tutaj już jest 1/4, niekompletna 1/4 zrobiona tego całego pnia, bo to pień jest, jeżeli już. Tak, w każdym razie jak widzicie, tak to tutaj wygląda, tutaj będą jeszcze kwiatki, ale to zrobimy za chwilę. W tym momencie. A propos kwiatków, to Wiktor z 500 wysłał mnie na wyprawę. Ale to chodź, idziemy w tamtą stronę, bo teraz pokażemy inną rzecz. Za chwilę będziemy tutaj, jak wrócimy, za jakiś czas tutaj wrócimy, będziemy dalej to kontynuować. Mm-hmm. W tym momencie możesz opowiadać, a my idziemy do pierwszej rzeczy, którą chcemy pokazać. W sensie projektu takiego pobocznego, tak? Jest, tak, dokładnie. No właśnie. To tutaj a propos jest kwiatków. Gdzieś... A właśnie, tutaj jest jeszcze tutaj zrobiona. Jest ścieżka, którą zrobiłem. Weź nie gaś ty się tam, bo później się będą moby spawnić. Tu jest ścieżka i taki mały placek z fontanną, który zrobiłem jakiś czas temu. No i tak. I Wiktor z 500 wysłał mnie na wyprawę po kwiatki. Koniecznie musiały być fioletowe kwiatki, one się tam Allium nazywają. No i szukam tych kwiatków, szukam. No i nie mogłem ich znaleźć. No i szukałem, słuchajcie, godzinę ponad. I tak, panie, miał pan skrzynkę postawić, żeby miał tu... Mógł te kwiatki pokazać wszystkie. Tam wrócimy, nie martw się, tam wrócimy, będziemy to robić na odcinku. Dobrze. Jeszcze, więc... Parliśmy do drugiego jeziorka. Tak, tutaj mamy specjalną motykę, Diamond Hoe. Takie arabskie słowa. Tak, arabskie takie słowo, powinno być dopisane jeszcze takie arabskie słowo, ale to dopiszę. I teraz robię magiczną rzecz, czyli tutaj... Nie działa, bo to jest tutaj. No, teraz tą już zostawiamy sobie, chociaż nie, możemy wziąć, potem odstawię. No i musimy teraz tutaj podeptać to. O, i teraz idziemy, jest tajemnicze miejsce, prawda? To jest takie tajemnicze miejsce, po którym a najpierw jak... trzeba było od góry pokazać, chodź, nie wchodzimy jeszcze. Tak. Teraz, bo to jest czarodziejska rzecz, to o, jest... O, proszę bardzo, patrzcie na to. O. Patrzcie na to, jakie to jest, o Boże, te moby na tym ZS-ie to zawsze. Zawsze. Moby. Zawsze moby. No i tutaj jak widzicie, tutaj nie ma bloków, to wszystko jest pod wodą, a jak widzicie, nadal, tam potwierdza to ten, nadal się świecą pochodnie. W jaki sposób to uzyskaliśmy, jak widzicie tutaj, o, aż dotąd jest. Zrobione... To choć pan tam dalej nie idź już. Nie, tutaj i tak nie jestem. O, tak to tutaj wygląda w tym miejscu. Tak to wygląda w tym miejscu. Tutaj jest też jeszcze jeziorko, ale to za chwilę wam jeszcze pokażemy. O Boże, nie! Widzisz to? 3 creepery tam są. No to nie chodźmy może sobie na razie tam. Tu jest wejście. Tak, tu jest wejście i proszę bardzo. Jesteśmy w magicznym miejscu. Nagle okazuje się, że jesteśmy w lodowej krainie, gdzie... Znaczy lodowej, w sensie tutaj jest woda, jak widzicie z góry, no. Tutaj to wszystko jest woda. Taki piękny efekt zrobiony, ale to jeszcze potem zobaczycie. Się odbija. Tak, ja też się odbijasz, wszystko się odbija od góry. I teraz, proszę bardzo, wchodzimy sobie w wodę. O, tutaj. Wpływamy i jesteśmy w tajemniczym miejscu, o. Tutaj w ogóle słychać kogoś jest, ale dobra. To już tam mniejsza. Projekt poboczny. O, już tajemnicze miejsce, tutaj nie pokazuj jak tu się wchodzi. No, ja tu odwróciłem się. No, no. Dobra. Jeszcze słychać dźwięk. No, i teraz jesteśmy, proszę bardzo. Jesteśmy w tajemniczym miejscu, które jest także zalane wodą, tutaj na górze jest woda. Jezus Maria, ty... Ja to wyłączę na razie, bo jest głośno strasznie. O, jest. I jest nasza... Nasza najbardziej znana rzecz na ZS-ie, to jest po prostu, to zawsze musi być to po prostu, nie może tego nie być. Ale najpierw jeszcze, panie, trzeba zajrzeć w mechanizmy. Tak, ale mechanizmy akurat tutaj są w miarę normalne. O, jak widzicie, tutaj jest zegarek zrobiony z tych observer block, tak. I tutaj jest magiczna rzecz, czyli, o, jak widzicie, patrzcie na to. Jajka w tajemniczy sposób transportują się na górę i wlatują tutaj, o, do tego i dzięki temu ta kurczakarnia działa, dzięki temu one się spełnią. Dobra, wyłącz to, bo głośno jest. Cholera. Cholerne drzwi.
ale to nie oznacza, że jeszcze koniec będzie, tak? To się na razie rozwija, ale to zobaczycie już później. Tak. A więc teraz trzeba pokazać może widzom, jak zrobiliśmy efekt przejścia pod wodą. Jeżeli pod wodą jest kolorowe szkło, to tego szkła nie widać. Tak, tutaj jest szkło akurat białe. Znaczy na tych shaderach, tak, jak włączymy. Tutaj to widać bardzo dobrze, jak się podejdzie blisko. To, co? To widać, że widać tylko górną część szkła, a dalej... No tak, tak, tak. Dalej wygląda jak była normalna woda. I to jest na serio fajny efekt, co tworzy, tak? Bo jednak, kurczę, no to jest dosyć fajnie to wygląda teraz. Jak wydaje się, że to jest wszystko tak zalane, jeszcze po tym się świecą te pochodnie. Tutaj tak samo na przykład. Akurat tu jest niezbyt aż tak skomplikowanie, ale z góry tego nie widać. W sensie jak się tak idzie, to tak nie jest aż zauważalnie. Pokażemy tutaj to miejsce, bo tak, tutaj to jest to miejsce właśnie. Tu jesteśmy od góry, tam bardzo byliśmy na dole przed chwilą. Dokładnie. I tutaj jest miejsce, co ty, Wiktor, z 500 zagospodarował. Tu jest sporo drzew, także praktycznie jak od góry się na to patrzy, to nie za dużo. Od góry, ale nawet jak obok idziesz tam gdzieś na tej górze, bo tu jeszcze coś będzie w tej górze, to jeszcze nie jest koniec, o, w tym miejscu tam. No to też zobaczycie. Ale to już potem. Morderca drzewo nigdy nie wycięte, to już było pokazywane chyba, chociaż nie, na odcinku chyba nie było pokazywane. Odcinku nie, no było chyba tym twoim, no. Pokazuję. Dokładnie. Ale ładne jest to miejsce, cholera, no. No jest ładne. Ja też to mówię, no. Oj, to drzewo już widać, jest w ogóle... Nie, zarysy tego drzewa, stąd nawet będzie widać. To jest to, co mi wychodzi najlepiej, nie? Landscaping. No. Ścieżki, custom teren i tak dalej. No dobra, panie, co teraz? No teraz no i teraz powróciliśmy na miejsce budowy drzewa i chcielibyśmy wam pokazać efekty polowania na kwiatki, tylko nie ma miejsca w tych skrzynkach, to ja nie mam drewna, to zrób pan skrzynię. I teraz to są efekty rangera wysłanego po kwiatki. No trochę się ich nazbierało, no ale nie ma fioletowych kwiatków. No są, ja widzę fioletowe, tylko nie takie jak pan chciał, ale są fioletowe. Są fioletowe, ale to nie takie. Muszą być... No ale tamtych fioletowych to nie sposób znaleźć, bo one występują tylko w biomie leśnym z kwiatami. W każdym razie, no dokładnie, to... O Boże, Diamond Hole, to masz pan, potem pan to odstawi tam. Bo to musi być tylko w tamtym miejscu. Tak, tu się trochę, jak widzicie, zmieniło w ogóle, jak to teraz nie ma tych liści, zniknęłem. No i musimy tutaj te kwiatki stawić, to możemy przy okazji postawiać te kwiatki. Teraz pewnie timelapse jakiś zrobimy, zobaczymy. No zaraz będzie timelapse, jak będziemy kończyć to drzewo, w sensie kończyć ten pień. No. No dobra. Więc co, zabieramy się do budowy? No tak.
dobra, no to jesteśmy już z powrotem po budowie, po timelapsie. I tak się oto tutaj na razie prezentuje drzewo, a raczej pień. Jeszcze nie ma na górze siekierki, ale to jeszcze potem zobaczycie. I tutaj mamy o... I tutaj drzewo zostało wybudowane w jednym, jedynym celu, jako tron dla Rangera, króla drzew i muchorów przez... O tak się pisze, o, proszę bardzo. Muchorów. Muchomorów przez otwarte. A tak naprawdę to po prostu tutaj było jedyne ciemne miejsce w okolicy, żeby móc wyhodować grzyby, a grzyby są nam potrzebne, żeby tutaj dokończyć wnętrze. O ile sam projekt zewnętrzny był autorstwa pana de Victorsa Pinceta, to tutaj wnętrzem się ja zająłem. I mimo tego, że na początku mi nie wierzył, że jak się podzol położy na ziemi, to ładnie będzie, to jednak zrobiłem do końca prawie i nie jest tak źle. No dobra, no i teraz jeszcze trzeba tutaj jeszcze w środku będą rosnąć grzybki. Takie właśnie, takie duże grzybki, jakieś huby czy coś takiego. No i na górze, tak jak The Victor z 500 powiedział, będzie siekierka, ale to siekierkę zobaczycie. A zanim jednak dojdziemy do siekierki, to musimy jeszcze wam jedną rzecz pokazać, więc może chodźmy. To jest taka już prawdziwa produkcja. No. Victor's Rangers Productions. Dobra. Wrypy. Wrp. PowerP. Wrp. Taki dźwięk odpalanego silnika. Wrp. Boże. I zbliżamy się w tym momencie do miejsca 0x0y0z0. Takie charakterystyczne miejsce. A dlaczego, to zaraz zobaczycie. To jest, to będzie pamiątka z przeszłości jest generalnie. Czekajcie. Tak, i kiedy ja budowałem tutaj te bungalowy, to nie wiedziałem o tym, że coś takiego tutaj się znajduje. Tak w ogóle. I dlatego teraz to jest pod bungalowem. 14 poziom, to już blisko. No tylko będę musiał zalać pana pochodnie wszystkie. Czekaj, na razie muszę wejść. I proszę bardzo, równo w to miejsce. Skrzynka. To zakop, tak. Skrzynka, dobra. Skrzynka w razie... W ewentualności. Nawet sam już nie pamiętałem, że taki coś jest. Ale że ja dużo rzeczy tutaj chowałem, dużo skrzynek, to jeszcze to na pewno jest pochowane dużo, dużo, dużo skrzynek, ale to na pewno jest taka jedna z bardziej znanych. O. I co tutaj mamy, proszę bardzo. Drewno! Skrzynka w razie była ewentualności. Tak. To jest tak stare. I tutaj jest schowane drewno. Tak. Więc akurat, nie mam, że jak drewno to wziąć. Drewno nam się skończyło, to ja wezmę. Drewno nam się skończyło, więc w razie w ewentualności, to teraz jest ewentualność taka, że... Tak, jest ewentualność. Ja tutaj zostawię drewno, w razie w ewentualności dirta. Dirta w razie w ewentualności, może się przydać kiedyś. No i jeżeli chodzi o te skrzynki, to by było na tyle. Tak. Ale mamy jeszcze jedną rzecz jeszcze do pokazania. Pokażemy. Tak jest. No i taki robimy sobie małą przerwę od budowania naszego. No i jak widzicie, jesteśmy sobie w spawnerze szkieletów. No i mam do opowiedzenia taką krótką, dosyć zabawną historyjkę. No więc zrobiłem sobie siekierkę i chciałem ją zenchantować, jednak jak widzicie, zabrakło mi paru leveli. No i pochodziłem sobie po jaskiniach, żeby trochę właśnie tych mobów pozabijać. No i znalazłem ten spawner. Jednak no, jak znalazłem, to musiałem iść na chwilę AFK. No i co zrobiłem? Mądry Ranger wpadł na bardzo inteligentny pomysł, żeby się zakopać, no żeby moby mnie nie zabiły. Więc zakopałem się, o właśnie tak, jak tutaj widzicie, o i o. Tylko nie pomyślałem o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że jak zrobi się ciemno, to spawner zacznie spawnować moby w okolicy. Tak. No i stało się to, co widzicie właśnie na screenach. I całe szczęście The Victor z 500 był w pobliżu i przyszedł i mnie uratował. Dokładnie. Bo inaczej to bym umarł.
Znowu, przez taką głupotę. Tak więc Ranger jest bardzo, bardzo inteligentnym człowiekiem. Skrzynki pan zabrał. Się przydadzą. Projektu. No. Tak. I Ranger bardzo mądry. No i to właściwie było na tyle. I wracamy w sumie do budowania. Nie niż pan. Tak, i tak rozwala na końcu. O, i ciemność. Jak widzicie, budujemy sobie ostatnią rzecz w naszym projekcie dzisiejszym, czyli siekierkę na górze. Proszę tak bardzo, jest. Tutaj Ranger buduje, Ranger budowniczy. Ranger budowniczy, Ranger buduje siekierkę, tak, ze moją serią. Więc confirmed poradnik jak budować siekierki. Tak. No. Okay. Jeden teraz. Teraz uwaga, nauka liczenia z Rangerem. Nauka liczenia z Rangerem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i spadnie. I 8. Wyślemy mu fireballa. Jak? Zgadza się wszystko, bo ja nie widzę. Możesz pan pokiwać kamerę. Dobra, pokiwać. Dobra siekierka. Tak, piękna siekierka, no teraz jest... A tego takiego na końcu nie ma? Jakiegoś czegoś takiego? Nie ma. Może tak pan jest. Zrobić jeszcze taki, może ten... Zrób pan taki, takie gdzie? Białe coś, takie na końcu, tak jak mu na przykład tam kill off w stronę domu by to... Nie, no dobrze jest, ładnie jest, tak, jest więc ładnie. Drzewo z siekierą tak. Symbolizuje nasz las, który tu rośnie tak, dookoła. Proszę bardzo, tu się mogę rozejrzeć. Tam i tak nic nie zobaczycie, bo mam na render distance 6, więc... Żeby i tak było w miarę płynnie. Aż no i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku ZS-a. Następny odcinek będzie u mnie. Następny odcinek będzie u mnie, a zobaczycie z czego. No dokładnie. Tam widać ścieżkę, którą budowałem jakiś czas temu na początku odcinka, ją widzieliście. W każdym razie subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, polecajcie. I do zobaczenia do następnych filmów u mnie na kanale, tak jak jest. Na kanale Rangera. Kanał Rangera macie w opisie i macie takie karty po prawej takie i możecie sobie kliknąć. I pamiętajcie także o dzwoneczku, bo dzwoneczek jest ważny dzwoneczek. Teraz, żeby tak. Się wyświetlało, żeby filmy wam się wyświetlały nasze i widzimy się w następnym odcinku. Także cześć! Cześć!